po reprezentacji czasu porozmawiać o lidze, choć ta ruszy dopiero 1 października, to chociażby znamy terminarz, no i wiemy także o większości transferów. Ryszard, jesteś także dyrektorem sportowym AZS-u Częstochowa. Proszę powiedz, co się dzieje z tym klubem, bo też wielu kibiców spod Jasnej Góry niepokoiła ta sytuacja finansowa przede wszystkim, no i zapowiedź odejścia większości czołowych graczy. Jak w tej chwili wygląda sprawa? No w tej chwili mamy zdecydowanie lepiej, ponieważ potwierdził główny sponsor, że będzie nas wspierał. No były momenty bardzo trudne i tutaj trzeba podziękować wszystkim, którzy się naprawdę skoncentrowali na tym, bo były momenty, kiedy klub chciał się poddać, ponieważ no są kluby, to jest zawodostwo. Jeżeli się nie ma funduszy, to nie ma co udawać, że się zrobi wielki zespół albo że się zapłaci tym zawodnikom, których się podpisało umowy. Ale my tak. No, cały czas były prowadzone dyskusje, to oczywiście zasługa jest naszych prezesów i działaczy, bo oni bardzo mocno zaangażowali się w to, żeby uratować klub, bo tu już o tym mówimy. Na szczęście mamy przedłużoną umowę z głównym sponsorem i to jest jakby podstawa i taka baza po to, żebyśmy mogli grać na jakimś poziomie. A kadrowo jak wygląda sytuacja? Kadrowo tak naprawdę odszedł Piotrek Nowakowski, który. No, tak naprawdę odeszli ci zawodnicy, którzy teoretycznie mieli odejść. I tutaj nie mamy jakiegoś dramatu, bo szóstki na pewno nie będzie tylko Piotrka Nowakowskiego i naszego libero Dębca. A ponieważ te fundusze są, mam nadzieję, będą jeszcze większe, my staramy się metodą biednego, ale ambitnego zespołu kupić czy przyjąć młodych zawodników perspektywicznych, którzy u nas będą mieli szansę. W tych wielkich zespołach mają szanse mniejsze, bo wiadomo, o jakie cele te zespoły grają. Ale jak do tej pory zawsze się sprawdzało to, że ci młodzi zawodnicy rozwijali się bardzo szybko, tak że jeżeli uda nam się potwierdzić tych zawodników, to mam nadzieję, że A kto to będziemy. będzie, może zdradzić? No jeszcze do końca nie bardzo mogę, ponieważ się toczą rozmowy, a to są dosyć trudne rozmowy, ponieważ. Jest mnóstwo problemów organizacyjnych. Jeżeli już potwierdzimy, to pewnie. No mówimy jeden zawodnik, który praktycznie może już być potwierdzony, albo jest, mówimy o tym oficjalnie, to jest Kaczyński. A cała reszta to trudno powiedzieć jeszcze. Na pewno byśmy chcieli tych zawodników, którzy gdzie indziej nie mogliby dostać szansy, a szkoda ich zostawić, żeby się mogli rozwijać, bo w Ekstralidze jednak się zdecydowanie. Więcej uczy i szybciej się uczy przy takich zawodnikach jak Murek czy Gierczyński. Na pewno szybciej by się nauczyli, no ale to jeszcze trochę potrwa. Mam nadzieję, że krótko. A powiedz, który transfer innych klubów zrobił na tobie największe wrażenie? Ja myślę, że te transfery tych najmocniejszych klubów, może żeby nie wymieniać nazwisk, to trzeba przyznać, że te kluby się powzmacniały. I wszystkie te najmocniejsze kluby, zaczynając od Bełchatowa, przez Kędzierzyn, Rzeszów, no to są takie wzmocnienia, które świadczą o tym, że tutaj każdy z tych klubów chce zdobyć mistrzostwo. A nie spodziewałeś się, że na przykład Bełchatów weźmie gwiazdę taką jak Dante, chociażby Brazylijczyk, no taką gwiazdę znaną z tych światowych aren, która staje regularnie na podium Mistrzostw Świata czy też Igrzysk Olimpijskich. Ja osobiście nie wierzyłem w to, że wezmą Dante, bo gdyby wzięli Dante, to bym nie grał albo Winiarski, albo Kurek. W związku z tym ja myślę, że Dante od Kurka może różni się doświadczeniem, no, od Winiarskiego nie. Winiarski wiadomo, że miał kłopoty zdrowotne w Ale to jest zeszłym gracz roku. kompletny. Tak, ja nie widzę różnicy między Dantem, może poza wysokością kontraktu, ale na pewno Michał, teraz wiem, że bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby zregenerować, bo on po prostu fizycznie nie wytrzymał i to myślę, że to jest jeszcze płaci za przygotowania do Olimpiady. Bo od tego czasu trochę miał problem, bo ten w Trento tak naprawdę jeszcze mu się śrubki poodkręcały i musi się zregenerować. Ale jeżeli on będzie fizycznie zdrowy, to ja osobiście uważam, że to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie, kiedy jest w formie. No o Kurku to tu trudno mówić. W związku z tym, jeżeli był dokupiony jeszcze Dante, to pewnie by był zawsze jakiś kwas czy problem, Dante na który. ławę. No ale to trudno komuś zapłacić taką ilość pieniędzy, żeby siedział na ławce. Resovia, ona chyba przemeblowała skład najgruntowniej, zmieniła też trenera, no i wzięła kilku zawodników, takich, którzy mają patent na skrek, grający w niemieckim Friedrichshafen, czy też rozgrywający, czy też atakujący, Na no pewno regularnie te skrzydła tych trzech ogrywali. zawodników jakby przeniosło się do zespołu, gdzie pewnie ma większe kontrakty, ale to pokazali, że potrafią grać. I jeżeli oni się włączą do
tak jak grali we Friedrichshafen, no to na pewno to będzie zespół, który może walczyć o medale. Trudno powiedzieć, bo wiadomo, że rozgrywający bardzo doświadczony, zgrany z obydwoma zawodnikami, bo grali razem. Jest to zespół, który powinien walczyć o pierwsze miejsce, tak przynajmniej. Bo Tichaczek, jest Grozer i jest jeszcze Gontariu, o którym... Tak, oni wszyscy ze sobą, tak, wszyscy ze sobą grali i na pewno są zgrani. No do tego dochodzi dwóch mocnych środkowych, bo reprezentacyjnych. Jeden jeszcze nie reprezentant Polski, ale może w przyszłym czasie przyjmujący. Także że skład mają naprawdę mocny, podstawowy. Tyle o transferach. Ryszard Bosek, mistrz świata, mistrz olimpijski, dyrektor sportowy AZS-u Częstochowa. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. Za wizytę w studio. Przemysław Iwańczyk, to był Magazyn Siatkarski.